Polacy uznali, że najbardziej typowe smaki dla polskiej kuchni to słone i kwaśne, z uwagi na tradycyjne kiszone ogórki i kapustę. Bigos i pierogi rodacy uznali za najbardziej polskie dania i nimi właśnie ugościliby najchętniej gości z zagranicy. A jak jest naprawdę z tymi polskimi smakami? O tym opowie nam historyk sztuki kulinarnej. Gdyby porównać tytułem przykładu XVII wiek, czas, kiedy mamy pierwsze książki kucharskie, dosyć dokładne źródła, opowieści, relacje z czasem dzisiejszym, no to kilka takich głównych punktów, z jednej strony typowych dla całego świata, jeżeli chodzi o różnice, z drugiej strony specyficznych dla Polski, czyli było o wiele większe zróżnicowanie biologiczne. Ludzie znali, jedli o wiele więcej rzeczy, chociaż jedli mniej, głodowali, nie dojadali, ale znali o wiele więcej produktów dzikich, uprawianych. Po drugie, ta kuchnia była bardzo mocno sprzęgnięta przede wszystkim z religią. Była pod, w dużej mierze jest częścią religii, takiego kalendarza dni postnych i świątecznych. Nam się wydaje, że tam ta kuchnia była taka mięsna, że ludzie się obżerali. W tym jest trochę prawdy, ale to jest jedna prawda. Z drugiej strony, wszyscy, nawet bogaci, nieraz głodowali, jedli bardzo dużo ryb, warzyw. Nam się wydaje czasami wręcz na odwrót. I po trzecie, różniła się przede wszystkim smakiem również, to znaczy inna była estetyka smaku. Bardzo ceniono smaki ostre albo fuzje smaków, ukrywanie pierwotnego smaku. Pewnie byśmy dzisiaj nie docenili takich ostro kwaśnych i słodkich dań pełnych szafranu, pieprzu, imbiru, gałki muszkatowej, cukru i dziesiątki innych składników można by wymieniać, prawda? Dzisiaj cenimy często prostotę. Okazuje się, że kuchnia polska to nie tylko wspomniane pierogi i bigos, albo żurek i kotlet schabowy, ale prawdziwe bogactwo smaków, które kształtowało się przez wieki, czerpiąc z różnych kultur. Znawcy kuchni twierdzą, że na przykład prawdziwy polski rosół smakuje jak zupa fo. Gdy pada słowo rarytas, na myśl przychodzi im luksusowy w dawnej Polsce pasztet. Ale wówczas pasztetem nazywano wszystko, co zapiekane było w piecu. A wy co podalibyście swoim gościom?